To są konserwacja bieżące takie regulacje naprawy. I to każdą kamerę w mieście? Tak to znaczy, no, jest taka, takie porozumienie pomiędzy strażą pogotowiem, a strażą, policją, a Centrum Zarządzania Kryzysowego, że raz w kwartale wszystkie kamery czyścimy, konserwujemy, po prostu na przegląd trzeba zrobić. No, teraz przed zimą wypada znowu. Kamery może nie tyle się psują, co problem jest z łączami, bo to leci po łączach miedzianych telekomunikacji. Pada deszcz, studzienki zamykają kable, tracą parametry, no i w tym momencie albo zupełnie pada, albo pogarsza się taka jakość.